Jest dla tych osób, które działają bardzo długi czas w permanentnym stresie, do tego stopnia, że ich układ nerwowy jest już tak na tyle przeciążony, że mimo bycia w ciągłym permanentnym stresie, ich poziom kortyzolu jest niski. Tak? Bo wiesz, jeżeli. Ty pracujesz na wysokich obrotach, śpisz 5 godzin na dobę, trenujesz, funkcjonujesz i twój kortyzol jest nisko, to absolutnie nie jest powód do tego, żeby się cieszyć, bo to znaczy, że w jakiś sposób rynek twojego kortyzolu jest odwrócony, bądź twój układ nerwowy nie nadąża z produkcją takiej ilości kortyzolu, jaka jest potrzebna do twojego codziennego funkcjonowania. A to nie jest tak, że on się zaadaptował po prostu do swojego stylu życia? No nie do końca. Mhm. Wiesz, jakby my faktycznie... Wiesz, ta adaptacja to jest takie bardzo szerokie słowo, tak? Jakby e, jak ktoś mi mówi, wiesz, bo ja się zaadaptowałem do życia w presji. No nie, tobie się wydaje, że się zaadaptowałeś do e, działania w presji, tak? To tak jak ktoś mówi, ja nie czuję, że kawa na mnie działa. Nie. Percepcyjnie wydaje ci się, że kawa na ciebie nie działa, bo nie odczuwasz tego, co by ci się wydawało, że powinieneś czuć, czyli nie jesteś wystrzelony, nie jesteś pobudzony, nie masz więcej mocy, tak? Ale jak wypiję kawę o 23 i mogę iść spać? To jest dalej to samo, bo Twój układ odczuwa działanie kofeiny. Twój okay. układ nerwowy czuje. Jakby to, mhm. że ty możesz iść spać po wybiciu kofeiny, tak, to nie znaczy, że jakby ona na ciebie nie działa. Tak? Prawdopodobnie to nie jest zbozie, z którego potrzebujesz, bo na przykład twój układ nerwowy jest na tyle przeciążony, że kofeina jest jakby gwoździem do trumny. Nie? Czyli jakby zamiast ci pomagać, to ci dodatkowo szkodzi, powoduje dodatkową senność, irytację, wiesz, przypiszoną pracę serca, uczucie presji i tak dalej, tak dalej. Jeżeli tak się dzieje, no to wtedy u ciebie jest tendencja do tego, że ty powinieneś dawać wszystkie rzeczy, które działają antystymulacyjnie, działają wyciszająco. A tak? szwagandę na przykład. Na przykład tak? Czy wiesz, nawet krople CBD, czy chociażby takie rzeczy jak. Kanna, ekstrakty, to się ładnie nazywa taki, który działa wyciszająco, czy rzeczy, które będą de facto wpływały na nasilenie fokusu, Bo te osoby, które są w takiej permanentnej stresie, to mają taką tendencję najczęściej multitaskingu. Trochę tego, trochę tego, trochę tamtego i generalnie na koniec dnia zrobiłem dużo, ale nic. Siemanko. Podobał ci się ten klip? Kliknij tutaj, żeby znaleźć kolejny, albo tutaj, żeby znaleźć cały podcast, z którego został wycięty.